Dzień dobry Państwu witam na Procad Expo 2021 z tej strony Tomasz Śniegula. Bardzo dziękuję firmie ProCAD za zaproszenie mnie na kolejną prelekcję w cyklu ProCAD Expo. Bardzo dziękuję także właścicielowi zarządowi spółki Adamiec, którą dzisiaj będę reprezentował. A temat naszej dzisiejszej prelekcji to technologia BIM jako fundament funkcjonowania zintegrowanego wielobranżowego biura projektów w strukturach generalnego wykonawcy. Dzisiejsza prelekcja będzie prelekcją stanowiącą o waftofowaniu, czy może o tym, jak BIM jest fundamentalnym narzędziem w inicjowaniu i koordynacji wewnętrznego zintegrowanego biura projektów, które współpracuje z działami ofertowania i realizacji w strukturach GW. Dla przypomnienia i oprócz tego, iż jestem architektem, także prowadzę prace badawcze w kilku uczelniach oraz współpracuję z kilkoma uczelniami. Zajmuję się głównie tematyką zarządzania w sektorze budowlanym oraz badaniem zjawisk ulepszenia cyklu zarządzania, systemów zarządzania w zakresie projektowania, w zakresie realizacji skupiony jestem na nowoczesnych metodach zarządzania takich jak Kaizen, Kanban, zasady filozofii turkusowej organizacji i redukcja przede wszystkim mudy czyli tego marnotrawstwa które jak wiemy w tej chwili jest największą zmorą naszej gospodarki i być może jednym z największych grzechów naszej cywilizacji Chciałem na początku wprowadzić Państwa w pewien konspekt mojej prelekcji. Chciałbym przede wszystkim wyprostować mylne pojęcie, które się często spotyka na rynku, projekt i przedsięwzięcie, szczególnie z punktu widzenia tłumaczenia w języku angielskim, w racji tego, iż bardzo często jestem projektantem w międzynarodowych projektach inwestycyjnych. Później chciałbym omówić troszeczkę typy projektów i metodyki prowadzenia projektów, czyli co w zakresie... Zarządzania wielobranżowym biurem projektów w strukturach generalnego wykonawcy warto zastosować z innych sektorów rynku, m.in. z sektora automotive. Później chciałbym przybliżyć coś, co e, nazwałem po autorsku Integrated Design Office, czyli w tym wypadku zintegrowane biuro projektów w strukturach generalnego wykonawcy. E, na końcu chciałbym przedstawić pewien case study. Jakie daje, jaką przewagę daje zintegrowane biuro projektów w przypadku realizacji Divine and Build na przykładzie inwestycji obiektu przemysłowego zrealizowanego w spółce Adamiec oraz na końcu chciałbym tutaj w Państwu przybliżyć pewne podsumowanie i być może wyznaczenie następnych trendów. Odnośnie project na słowo project często jest mylone w naszym słowem projekt, który jest ufunkcjonowany w przepisach prawa, w ustawie prawo budowlane, w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, projektu technicznego teraz. I bardzo często błędy w umowach i często nieporozumienia, które mają później finał nawet w sądzie wynikając ze złego rozumienia słowa project. Ze słowem projekt. Ja mm, używam zawsze tłumaczenia słowa project na słowo przedsięwzięcie, ponieważ projekt może być nie tylko i wyłącznie sektora budowlanego, może być wdrożeniem nowego systemu pracy, wytworzeniem nowego produktu, więc to słowo jest bardzo oględne i ogólne. Więc reasumując, tak dla bezpieczeństwa e, biznesowego. Projekt dokumentacja to zawsze design, przedsięwzięcie to w tym wypadku projekt Projekt inicjatywa to także projekt. Projekt dokumentacja to w żadnym stopniu nie jest project. Jak wiemy, to jest design. Przykład z ostatniego kontraktu, w którym miałem okazję brać udział, jest jeden z zapisów umownych, że all design phases, tak jak preliminary, design, powiem, design ten design. Walk and Workshop Design are included in the scope of our investment project. Czyli jak wiemy, ten projekt po angielsku, przedsięwzięcie, obejmuje wszystkie fazy projektowe, i e, w racji tego, iż wielokrotnie właśnie spotykam wiele później problemów, niefnasek, e, wtąd przybliżam e, i w pewien sposób systematyzuję tą terminologię. Jeśli chodzi o typy projektów, przedsięwzięć, to to, czym się zajmujemy, czyli te projekty inwestycyjne, należy uznać za projekty taktyczne z punktu widzenia e, teorii zarządzania. Oczywiście mamy powyżej projekty strategiczne, mamy poniżej projekty operacyjne, ale nasze poziomy inwe e, projekty inwestycyjne reprezentują poziom taktyczny. Jeśli chodzi o typy projektów, to projekty, którymi się zajmujemy w ramach naszego sektora budowlanego, to najczęściej są złożone projekty, czyli te prototypy fabryki lub budynki użyteczności publicznej, które są szyte zawsze na miarę. Są także projekty powtarzalne, choćby z, z zakresu y, budownictwa jednorodzinnego. Jeśli chodzi o typy projektów, to także we względu na ich funkcje projekty inwestycyjne należą do y, projektów czy pod, czy pod typu projektów systematycznych. Jeśli chodzi o metodyki prowadzenia projektów, to w mojej pracy i to co osobiście ja tutaj wyszczególniam, to pięć metodologii, filozofii metodyk projektów, które są stosowane w zakresie projektów inwestycyjnych, przedsięwzięć inwestycyjnych, czyli PMI Waterfall, Agile, Kanban, Lean. Być może ktoś powie, że także się stosuje metody PRINCE, PRINCE2, PRINCE3, e, Critical Path Method. Ja w swojej pracy zawodowej zawsze przede wszystkim korzystam w tych pięciu metodyk, które bardzo mocno systematyzują, ulepszają, zwiększają efektywność prowadzenia takich przedsięwzięć. Jeśli chodzi o Integrated Design Office, General Contracting Company Structure, czyli to zintegrowane biuro projektów w strukturach GW, wymieniłbym sześć takich kamieni milowych, które takie biuro cechuje, które takie biuro odróżnia i na których należy się skupić i które daje niesamowitą przewagę rynkową każdemu generalnemu wykonawcy, który realizuje obiekty w formule zaprojektu i wybuduj. Oraz dodatkowo chciałbym tutaj nadmienić, iż jednym z podstawowych elementów e, zwiększenia efektywności, popryw, poprawności, koordynacji oraz atrakcyjności oferty generalnego wykonawcy w zakresie projektowania na rynku jest wykonanie tych projektów technologii BIM. Przykładem realizacji będzie inwestycja Gustav Wolf, realizowana przez Grupę Adamiec. A te sześć kamieni milowych to przede wszystkim praca dla wewnętrznego klienta i ona się charakteryzuje innymi relacjami i zasadami niż praca dla klienta zewnętrznego, przepływ wewnętrznych procesów zarządczych, bardzo jasne kryteria współpracy, informacje zwrotne z działu realizacji oraz ofertowania, ulepszenie, czyli ciągła, ciągła poprawa i praca nad procesami oraz samym procesem projektowania oraz wewtyfowanie technologii BIM. Praca dla wewnętrznego klienta. Więc mamy poziom kapeksu i opex -u. W przypadku tej inwestycji, yy, generalny wykonawca, czy w tym wypadku jednostka projektowa, także którą generalny wykonawca był, nie była obciążona realizacją zadań OPEX-owych, czyli tych wdrożeń, z, yy, samego testowania linii, odpowiedzialności za produkcję. W zakresie pracy dla wewnętrznego klienta. Biuro Projektów realizowało od początku wszelkie analizy, w tym technologiczne z dostawcą technologii, oczywiście projektowanie i na końcu bardzo ściśle współpracowało z działem realizacji, wprowadzając odpowiednie modyfikacje, aby budowa była przeprowadzona optymalnie czasowo i kosztowo, a także aby był dobrany optymalny. Typ konstrukcji pod daną technologię, którą tutaj można łatwo zaobserwować. Przepływ procesów zarządczych. Mamy tutaj dwa poziomy wewnętrznej współpracy, poziom strategiczny, poziom taktyczny. Jeśli chodzi o współpracę z wewnętrznym klientem oraz pośrednio z inwestorem, gdyż biuro projektów jest po części jakby reprezentantem. Części kompetencji, które są w zakresie generalnego wykonawcy, który ma zawarł kontrakt w formule zaprojektu i wybuduj. Więc jeżeli chodzi o poziom strategiczny, oczywiście biuro projektów od początku bierze udział we wsparciu inwestora w zakresie analizy lokalizacyjnej, analizy funkcji, czyli te wszystkie aspekty prawne analizę planu miejscowego, czy przygotowywanie nawet decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych i tych wszystkich innych załączników formalnych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Poziom taktyczny to już jest dobór danych linii technologicznych, dany typ obiektu, dany typ konstrukcji, choćby ze względu na przepisy przeciwpożarowe oraz sposób realizacji budowy, co jest teraz bardzo ważne z punktu widzenia wahań cen materiałów budowlanych, z jakimi mamy do czynienia. jasne kryteria to jest jeden z ważniejszych elementów współpracy tego wewnętrznego działu, jakim jest zintegrowane biuro projektów w struktura generalnego wykonawcy, więc mamy tutaj dwa poziomy: poziom prawny i poziom standardów. Poziom prawny to to, co nas oczywiście obowiązuje: ustawy, rozporządzenia i normy do których projektujemy. Poziom standardów to pewne standardy wewnętrzne wynikające produkcyjne z technologii lub wewnętrzne przedsiębiorstw wynikające z pewnego standardu ogólnego dla danego przedsiębiorstwa. Może to dotyczyć wykończenia, może dotyczyć kolorystyki elewacji, kolorystyki ogólnie przyjętej przez daną grupę inwestycyjną, czyli to są te takie standardy, bym powiedział, estetyczne, materiałowe informacje zwrotne ponieważ wewnętrzne biuro wintegrowane biuro projektów współpracuje w ciągłej w, w ścisłej współpracy z działem realizacji z budową i de facto żyje budową to informacje zwrotne są niemalże codziennie szczególnie jeżeli dochodzi do wewnętrznych czynników rynkowych takie jak choćby wspomniana zmiana cen materiałów, czy brak dostępności materiałów, gdzie w niektórych krajnych przypadkach wręcz trzeba było wymieniać typ konstrukcji ze względu na brak dostępności danego, który był założony, i sporządzić odpowiednie korekty w projektach, oczywiście spisać odpowiednie aneksy i wszystko, co za tym idzie, jeśli chodzi o kwestię prawną. Jeśli chodzi o współpracę, to mamy tutaj jakby trzy główne poziomy, poziom prawny, czyli stanowiska urzędów, które musimy brać pod uwagę. Każdy, kto sporządza projekty wie doskonale, iż możemy mieć różne stanowiska urzędów, które wpływają na zakres danej inwestycji, mogą narzucać pewne kwestie, choćby decyzja środowiskowa, może narzucać pewne oboszczenia i zastosowanie. Innych rozwiązań chroniących środowisko niż te, które były pierwotnie założone. To jest także czoło i kosztotwórcze. Poziom technologiczny. Często dochodzi do zmiany technologii w trakcie projektowania lub w trakcie realizacji, choćby ze względu na problem z dostępnością danych komponentów technologicznych, ponieważ pandemia, która w tej chwili trwa, także bardzo mocno zakłóciła możliwości produkcyjne komponentów, które służą do tworzenia lini technolo linii technologicznych. Poziom standardów, czyli tutaj mogą się zmieniać dodatkowo standardy projektowania, realizacji, czynniki ekonomiczne. W trakcie inwestycji może dojść do zmiany ubezpieczyciela, który narzuci inne warunki, choćby ochrony przeciwpożarowej, jakieś bardziej ponadnormatywne. To także bierzemy wszystko pod uwagę. Ulepszanie. Jeśli chodzi o ulepszanie, nie chodzi tu o coś, co byśmy nazywali optymalizacją kosztową. Tylko optymalizacją całego projektu globalnie. Więc ulepszanie może dotyczyć poziomu technologicznego, czyli dojdzie do wyboru lub y, ulepszenia sposobu wytwarzania danego elementu, danego komponentu, y, dla wytwarzania którego został zaprojektowany i wybudowany dany obiekt przemysłowy. Mamy także poziom standardów. Czyli optymalizację zakresu projektowania, zakresu realizacji, optymalizacje ekonomiczne, optymalizacje środowiskowe. One wszystkie są w bardzo mocnym sprzężeniu zwrotnym z procesem realizacji, a także wymaganiami inwestora lub czynników zewnętrznych, takich jak stanowiska urzędów lub ewentualnie stanowiska lub wymagania ubezpieczycieli tudzież banków, które e, udzielają kredytów. BIM. BIM w tym wszystkim jest czynnikiem spajającym. Jest to technologia, która bardzo mocno pozwala nam antycypować wszelkie zmiany. Jak widzimy w przestrzeni cyfrowej, całkowicie w digitalizowanej formie, widzimy technologię, widzimy konstrukcję. Możemy antycypować wygląd danego budynku, wiemy jak dany budynek będzie się zachowywał, ile energii będzie zużywał, jaki będzie miał wpływ na środowisko, jakie będzie miał emisje, jakiego typu przeglądów będzie wymagał. To zależy oczywiście od stopnia zamodelowania informacji. To, o czym mówię, już dotyczy bardziej stworzenia cyfrowego bliźniaka. Jak wiemy, BIM jest tylko tą częścią statyczną, elementem, wycinkiem, czegoś co nazywamy digital twinem. Niemniej jednak m, mamy jak najbardziej możliwość w antycypowania poziomu technologicznego, który pokaże przepływy materiałów, cały proces produkcyjny, co jest niezmiennie ważne, przepływy energii, zużyć energii. Jak wiemy poziomy standardów także mogą być całkowicie zamodelowane, do, do, dołączone w postaci <kluzm> obiektów trójwymiarowych z odpowiednimi parametrami, Tworząc bloki dynamiczne BIM lub jakieś inne elementy. Dodatkowo możemy w tych informacji generować odpowiednie schematy, przeprowadzać symulacje, a na końcu model BIM możemy oczywiście wykorzystać także do augmented reality, co ma bardzo często przełożenie na projektowanie i badanie wydajności w obecnej chwili magazynów logistycznych. Zintegrowane Biuro Projektów w strukturach GW jest zawsze działem wsparcia i koordynacji części procesów technicznych i zarządczych. Wiemy doskonale, że tak zwaną korową funkcją każdego generalnego wykonawcy jest realizacja obiektów. Najczęściej w modelu tradycyjnym ta realizacja obiektów przebiegała na projekcie dostarczonym przez inwestora z zewnątrz lub jeżeli było design and build. To do danego projektu generalny wykonawca, jeżeli był odpowiedzialny za tą fazę, poszukiwał odpowiedniego biura projektów, które ma w danej branży, w danym typie obiektów doświadczenie, które może być zaufanym partnerem. Wprowadzenie nowego działu wsparcia i koordynacji, jakim jest Biuro Projektów, wymaga doboru specjalizacji. Biuro Projektów którym zarządzam w strukturach grupy Adamiec, ma przede wszystkim specjalizację przemysłową. Oczywiście są obiekty użyteczności publicznej, ale przede wszystkim jest to specjalizacja przemysłowa. Gros naszych inwestorów to inwestorzy zachodni, najczęściej niemieccy. Procesy, które zachodzą w tych obiektach przemysłowych, to przede wszystkim procesy produkcyjne. Gdzie są produkowane komponenty do różnych sektorów rynku, automotyw, elektronicznego oraz yy, procesy do sektora materiałów, produkcji materiałów budowlanych. Cały proces inwestycyjny, jak wiemy, można odpowiednio zmapować i zamodelować zgodnie z dostępnymi narzędziami w danej chwili. W tej chwili mamy dostępny BIM które bardzo mocno potrafi nam antycypować wszelkie zjawiska i zagrożenia, które wiążą się z realizacją danej inwestycji. Poprzez zastosowanie tego Building Information Modeling, o którym tak wiele ostatnio mówimy, wiemy doskonale, że możemy zintegrować procesy realizacji inwestycji ofertowania, samego projektowania, gdyż sam model BIM już jest produktem projektowym, oraz dodatkowo daje nam dodatkową możliwość zabezpieczenia interesów inwestora w przypadku dużej grupy kapitałowej, która w swoim portfelu ma spółki produkcyjne, które zajmują się wytwarzaniem materiałów budowlanych. Taką grupą kapitałową o wielomiliardowym obrocie jest grupa Adamiec. Korowym, korową działalnością jest tutaj budowanie oczywiście, ale w swoim em, portfelu spółek zależnych są także spółki, które zajmują się wytwarzaniem elementów konstrukcji wtalowej, żelbetowej, obudowy oraz elementów y, części technologii takich jak suwnice y, i można powiedzieć, że jest to pewien kierunek, który w tej chwili y, duże spółki kapitałowe y, przyjmuje, aby uniezależnić się od dostaw materiałów, przez co y, są w stanie zapewnić inwestorom dużo większe bezpieczeństwo dostaw materiałów w przypadku y, gospodarki nękanej poprzez destabilizacje ekonomiczne, tak jak w przypadku teraz trwającej pandemii. Dziękuję Państwu za uwagę.